Siema widzowie. Właśnie szukam Grzesia, widziałem go przed chwilą, jak wchodziłem do sklepu. Widziałem go, jak grzebał w śmietniku. Wiecie co, najlepsze, dostaje ode mnie pieniądze i zamiast sobie kupić jedzenie, to on sobie kupuje, wiecie jak jest Grzesiu, co sobie kupuje, browarki. A grzebie po śmietnikach, tam gdzie budka jest z kurczakami. Siedział cały, schylił się, siedział w śmietniku. Powiem wam, że Damiana widziałem w tym, w wózkach jak spał. Idę sprawdzić właśnie, czy jest. A Grzesiu gdzieś się podwinął. Chyba, że już przyszedł do niego i śpią razem. Nie, jest tylko Damian. Majster. Gdzie jest Grzesiu? Nie wiem. Widziałem go, jak wchodziłem do sklepu, to stał koło sklepu, a teraz zresztą już go nie ma. No to może tam iść. A gdzie on mógł iść? Gdzie on śpi, tu czy pod schodami? Gdzie? No to śpi tu. Ja to teraz się pytam. Nie, on gdzieś chyba tam. A nie, pod tymi chyba. Gdzie? No. Nie ma go tam, patrzałem. Nie było go? Najpierw jak wchodziłem do sklepu, to grzebał w śmietniku tam, gdzie kurczaki, a wyszłem, wyszłem, już go nigdzie nie ma. Gdzie on tak szybko poszedł? Jak ty tu możesz, chłopie, spać? Ja tu nie śpię. Tak cię klinałem tylko przez to i dalej. Przecież to jest beton. Nie, ja wam jutro przywiozę tu materacy, dopóki wam mieszkanie nie ogarnę, to oczy, żebyście spali na materacu, bo przecież masakra, jak można spać na betonie. A on, widziałem, wypity był, co? No kurczę, mało powiedziane. Tak? On był pijany jak być. Idę tam zobaczyć, czy się w krzaki nie położył. No gdzie by tak szybko poszedł? Przed chwilą tu stał. Damian już mówi, że Grzesiu jest nawalony. Przed chwilą go widziałem, a teraz go już nie widzę. Tam idzie Damian. Czy ten arcymon się schował? On się położył tu w krzakach pijany. Nie, nie widzę. Grzesiu! Nie ma go. Nie. Chyba, że dostał od kogoś ten i może weszedł na sklep. A nie, ja go nie wpuszczałem na sklep. Już nie? A skąd? Przecież ani na jedno, ani na drugie. To wpuszczali go do tej pory. A skąd go nie wpuszczałem? Co, znowu coś ukradł? Nie, nie wpuszczałem go, ani tu ma zakazane. Ale tutaj wchodził ostatnio przez cały czas. A gdzie? No wchodził, no mówię ci, dwa tygodnie temu już wchodził po piwo, jeszcze stał ze mną przy kasie. No. Tam go nie puszczaj. No tam to wiem, bo wózkę ukradł. Ale tu powiedział, że się dogadał niby z kierowniczką. A tu go kierownik nie chce puszczać. To nie wiem. No ale widziałem go, mówię ci. Chciałem go nagrać już jak wchodziłem, ale mówię szybko, co zrobię zakupy i wyszłem, już go nie było. Nie wiem, czy tam nie szedł, kurde. Tak mi się wydawało, że tam szedł. Nie, nie wiem. Ja go powiem ci, że pokuczył, bo zaczął pyskować, marudził, kurwa. Wiesz, jak on jest marudny, nie? A tu, tu pod wózkami go nie ma, bo to są wózki. Tu nie ma go? No nie, bo co, wózki są, tak jakby się położył. No wiem, że żeś mi się kłócili. Do zobaczyć tam może. Chyba, że pod te schody poszedł. A może poszedł w tamtą stronę. A jest arcymon. Patrz. No jest ten, gdzie mam być? Tu tak późno przyjechał. Przecież tu ludzie wózki oddają, a ty tu śpisz? A co mam robić? Do których się teraz położył? No ten to chociaż ma. Ten to chociaż ma dywan. No. No ja tam chodzę. Do tym tu teraz się położył. Gdzieś tam na ławki? Nie. Chodź, bo nie będę tu stał, bo tu ludzie. Nie chcę mi się tam ładnie. Stawaj, szybko, dawaj, dawaj, jesz. Na gipko. Idziemy na ławkę.
My z Damianem idziemy przyjść. Co? Przyjdź tu na ławkę z tyłu. Kim jest? Z Damianem, a z kim? Z tym wariatem? Daj mi z nim spokój. A co znowu? A nic pierdolę. On to słyszy, wiesz o tym? Koło chuja mi to lata. Pieniędzy mi będzie dostało ode mnie. Od niego żadnych pieniędzy nie dostanę. Jak to on żadne pieniędzy od ciebie nie dostanie, ja mu zaraz dam. A ja go pierdolę, jego pieniądze. Nie, czy japy. Ludzie tu są. Ja go pierdolę. Flaskę mu postawiłem, na noc mu dałem dwa piwa, bo nie miał nic. Ja za potrafiłem... Dobra, chodź, nie pyskuj na ławkę. Ja mu nie dam nic. Chodź, bo przecież ty drogi. Nie dam mu nic. Ty mu dajesz. Bo buzi. Nic nie daje. Ja wiem, że on nic nie daje. Co on ci może dać? Jeszcze zabieram. Idziemy sobie usiąść, widzowie, tu na ławeczkę z chłopakami. Siące. Jeszcze cię od gnoja wyzywa tu i tam. Co wyzywasz go od gnoja? Co? No, sam żeś jest. Co? Co wyzywasz go od gnoja? Co wyzywam? Od gnoja. Ja gnoja nie obiłam od gnoja. On ma rozdwojeniaźnię, on najpierw wyzywa zaraz... Każdy. Dwubiegunówka. Co, za mało się napiłeś, że wyzywasz? Ja mu już nie pomogę. Ani piwa nie dostanie, ani budki ode mnie, ani nic. Koniec skończyłoś. A ze mną na Kierocińską do kościoła nawet nie wchodzi. A ja nie chodziłem na Kierocińską. Nie? A ty zarobił 150 zł w ciągu parę minut. Kiedy ty to zrobiłeś? Dobra, nie prój się, Grzesiu, bo się napchlałeś. Dwa tygodnie temu. Nie słuchaj go. Nie słuchaj, bo jesteś kłamcą do podobnej. Się. Ludzie tu są, chłopie. No. Jesteś zaraz to pójdę. Ja cię wyczułem. Jesteś kłamcą do podęgiętej. Ty tuża też tak wyrolowałeś? Też tak wyrolowałeś. Czemu? Poryju. No. Grzesiu, bo ci Damian strzeli poryju i będziesz miał. A, zaraz mu tą, kurwa, złamę tomna. Ty możesz sobie złamać, kurwa, nogę swoją. To jego tom, wiesz, że mi pogroził loską? Dobrze zrobił. Ja no, ja bym mu wyrwał, to nie mózgę krzycz. To ino by wydudniało. Ludzie tutaj chodzą. Ja bym nie wiedział kiedy. Zaraz pójdę stąd i nie będę cię nagrywał, bo już wstyd mi przynosisz. A, bo z jego powodu. Wszędzie mi się wcina. No, ale jak jesteś trzeźwy, to no, gdzie jest Damianek? Gdzie jest Damianek? Bo to dobry człowiek. No. No co, może nie? Mam ci puścić nagrania, filmik? Co gadasz? No. Ty masz, chłopie, dwubiegunówkę. Mhm. Ja nie wiem, dlaczego ten Damian to ci jeszcze, kurwa, na jego miejscu ci przyrzynął tą lachą. Byś się nauczył pyskować. A czemu nie byłeś taki mądry do Łukasza? No a co? Jak ci Łukasz... Łukasz to jest inna piłka. Jak ci Łukasz zabierał pieniążki, to żeś, kurwa, skarżył się mi, a do Damiana skaczesz. Nie, zawsze. A nie. Zawsze. Nie zawsze. Boisz się go? Nie. Nie, Łukasz, co on ci zrobi, kurwa, że to słucharko? No, żeby się nie dowiedział, czy jestem chucherką. Psychowie, ale... No, Robert G. No. Gówno wie o mnie. Czekaj, dlaczego się prójesz tylko jak jesteś pijany do niego? Przyprój się jak jesteś trzeźwy. Jak jesteś trzeźwy, to jest normalne. Nie zawsze, pamiętaj, mnie denerwuje, nie zawsze. Nigdy w życiu byś go po trzeźwemu nie wyzwał, Grzesiek, znam cię już za długo. Nie, aby... po trzeźwemu nigdy nie. No, bo teraz alkohol, on już mało ma. Przynieś... Nie, bo wiesz, co my wkurza. Przynieś ci 0,7? Ej. No, to już zaraz będzie spokojny. Jemu przynieś, nie mnie. Ja nie potrzebuję. Ale ty nie mów za niego, bo ty jeszcze za niego mówisz. A ja nie chcę. A może on nie chce pić? A ja już nie chcę pić. Ale czego drzesz tego paszczę? Ja już nie chcę pić. Koniec. Ja kończę. No, ja już nie chcę pić, a sięga po piwo. A to jeszcze dzisiaj. Weź. Ty kurde, na łóżku w szpitalu umierający będziesz mówił to samo. Chcesz się założyć, weź. Że nie? Ja nie jestem nim, że piję piwo w ciągu 5 minut. Jutro idziemy do roboty, wiesz o tym? Co? Jutro idziemy do roboty. O której przyjedziemy? O 24. Ej, idę gadać głupoty.
Widzę, że chyba tylko Damian pojedzie, bo ty już jak jesteś dzisiaj pijany, to rano będziesz pijany, a ja cię pijaną nie biorę do roboty, to nawet... Ja nie jestem pijany. A nie jesteś pijany. Tylko jestem zmęczony. Kurwa, zmęczony chyba. No zmęczony, jem raz na dwa dni przez niego, bo nie da mi zarobić tu. A na piwa cię stać, tak? Zarobić. Jak nie kupisz sobie piwa, to sobie kupisz paszet i bułkę. Bo ja muszę no. A jak wchodziłem przed chwilą do sklepu, to widziałem, jak grzebałeś w śmietniku od kurczaków. No, przebałem, no i chuj. No to co, na piwo cię stać, a na jedzenie cię nie stać? No nie stać mnie. No. Przecież takiego jak on jest. Nie, bo jak byłem bo... sam tu... Dobra, zamknij się już. Jak byłem tu sam... Zamknij. To miałem żarcie i miałem wszystko. Pierdolisz takie głupoty, a jak Damian był w ośrodku... A założysz się? Jak Damian był... A założysz się? Spytaj się Łukasza. Jak Damian, był... Jak Damian był w ośrodku, to mówiłeś, o, brakuje tutaj Damiana, bo tutaj się fajnie było we dwóch. A teraz taki... No ty... fajnie jest, we dwóch jest raźnie. No nie wie, co gada. Już ma... A, tam, Robert, idę zaraz spać i daj mi się. No, idź, kurwa, idź, bo nie da się słuchać. No, dobra, do widzenia. Pyskaty się zrobiłeś, jak kurwa... No, ja z nim nie chcę mieć nic wspólnego z tym człowiekiem. Dobrze, ile? Godzinę? Nie. A rano będzie kurwa papuszki i rozączki. Ta pierdolę, jak na niego nie będę łaził, czekał, pierdolę go. Ale ty Grzesiek tylko się drzesz, a ty mu nic nie może zrobić, bo on jakby ci przyrżnął, się zabił. Tak, chyba nocem w dupę. Chyba nocem w dupę. No ja wiesz, ja nie słucham go, jak Łukasz tu siedział, to nie był taki sam, tylko siedział, wiesz, podkulony. Tak, na pewno. No nie. A, daj spokój, nie wiesz, to nie wiem. No. Może zaraz zaczniesz jeszcze do mnie skakać? Się śmieję. A Grzesiu, tu masz. No, ADHD. Co, ADHD to chyba on ma już. A czemu cały czas mówisz o nim? Mów za siebie, a nie za kogoś. Ja nie mam ADHD. Nie masz? Ja nie mam błędnika zjebanego, tak jak on. Jeszcze mi masz. Do tego dużo brakuje. Ale błędnik jest co innego... A to jest też z rozumu wychodzi. A co ty myślisz? Przepicia i z rozumu. Co powiesz, Damian? A, no co? No nic się nie będę odzywał. Szkoda ci słów na niego, tak? No... Przejdzie mu do rana. No wiadomo. A rano będzie wołał. Damian! No. O. Na piwko idź, załatw. Ja nie będę dla niego na piwko. Babka mi sama da. On dla ciebie będzie załatwiał, a nie. Ja go pierdolę, jego pieniądze. Co jest tam gość. Ja nie potrzebuję. Ty nie potrzebujesz, no. Oczko ci znajdę jutro. Co? Jutro dzisiaj gadałem z nim. Masz dychę i sam sobie trzymaj. Tego mam ręce i nogi. Tylko mu nie dawaj. Nie. I głowę. To nie spierdala. Nie dostaniesz ode mnie nic. Dostał. Pamiętaj. Dostał 100 zł ode mnie i tylko dla siebie. 100 zł no za tak. Kupy i mi możesz. To nie? Tak. Pogadać. A i co? Tak, aha. Pogadaj mi. Robek. No zobaczysz. Nie lubię. Chuja. Tylko mu nie dawaj nic. Za to, że jest taki dla ciebie. Nie, bo mnie wkurza nieraz. No teraz już głos milszy. Piwa, ty. Nie, to jest dla niego. To niech spierdala na filmiki. Ja go pierdolę. Spierdala na filmiki. Do roboty. Gdzież przecież odprowadzisz mnie tam? Gdzie? No tam ja co pójdę na grotę. Ja cię pierdolę, cię. Amen. Idę go odprowadzić, Grzesiu, zaraz tu przyjdę. Ja go pierdolę. Nie, jest no, naprawdę. No i tak to jest, widzowie, jadą. A jutro rano będzie pan Grzesiu, kurwa, będzie za mną latał i będzie się pytał, gdzie ja jestem i będzie się dał. Damian! Odprowadziłem Damiana kawałek, idę powkurzać Grzesia. Siedzi na ocie, sam do siebie gada. Zapomni o tym, to... Dostał pieniądze i poszedł sobie, a co? Gdzie? Gdzieś na grota, na klatkę. No napić się piwa jeszcze. Aha, no dobra. Widzę, że najpierw do sklepu idzie i zaraz pójdzie, ma iść do tego. A niech się idzie. Powiedziałem, żeby szedł od razu na pogoń. A niech idzie, chwilę długo mam. Wiesz, jak się nachleje teraz? A niech się nachleje, jego sprawa.
Lata mi on. Poważnie. I mnie tak wkurwił, nastawiałem się, on w chuja leci. Co weźmie za piwko? Bo Grzesiu, napijemy się na pół piwko. Weźmie w pół piwka w dupę wstać. Tak było, nieraz. Pierdolę. Jasne. Boli cię, że on sobie teraz kupi pewnie 8 opaka, a ty będziesz tutaj siedział z jednym. Słuchaj, mi tu wystarczy do rana. Pierdolę. Ja wytrzymam. Nieraz było gorzej. Ja wytrzymam. Weszedł do sklepu, zaraz będzie wychodził. Nie sobie kupuję na 10 opaka. Taki jestem. Jutro będę tu o 7, jak będziesz pijany, to nigdzie nie jedzie. Rano? No. Tu będę spał. Jeździe, nie? No. No, tam jest cieplutko, fajnie. Postawiłem go, widzę. Nawkręcałem mu, że Damian poszedł do sklepu, znaczy poszedł Damian i teraz usiądę sobie tu chwilę i zobaczymy. Zobaczymy, czy pójdzie za nim, czy nie pójdzie. Siedzi tam i się patrzy, widzicie go? Posiedzimy tu chwilę i zobaczymy, czy poleci za nim, czy nie. Na razie sobie siedzi. Tak jak myślałem, wstaje. Zbiera się. Będziemy za nim jechać, zobaczymy, co zrobi. I oczywiście idzie w stronę Damiana. Muszę delikatnie za nim jechać, żeby się nie skapł. Tak wyzywał Damiana. A teraz za nim biegnie. Zaraz zobaczymy, widzowie. Idzie tam. No i gdzie idziesz? Co? Co? Gdzie idziesz? Idę zobaczyć do Netta. On już poszedł tam. Gdzie? Wyszedł i poszedł w stronę pogoni. Nie widziałem. Ale ja widziałem, bo siedzę cały czas w aucie. Kurwa, Robek, kup mi piwko. I leć za nim, to zdążysz. Ale kup mi piwko. Nie mam, dałem mu wszystko. Co? Wszystko mu dałem. Ale nie, w Necie piwko. Ale nie mam pieniędzy już, wszystko mu dałem. Nie gadaj. No poszedł tam, widziałem go, wychodził przed chwilą zza rogu, tam poszedł. Gdzie? No tam, w stronę pogoni, tą prostą drogą. O, o. A później zobacz. Jak poszedł? Wejdę, Grzesiu, poszedł pod ten sklep. Stanął, czeka tam na niego, a ja widziałem, on faktycznie tam wszedł. Ale jak siedziałem w aucie, to wyszedł i zaczął iść w stronę tam swojej klatki, co tam śpi. A on będzie teraz siedział pod tym sklepem z nadzieją, że on wyjdzie stamtąd. Masakra. Dobra, widzowie, zostawcie łapę, suba. Czy chcecie więcej takich odcinków, będziemy nagrywać. Pozdrawiam wszystkich.